Dzień dobry, ja jestem Itan. Sobota godzina 16, przynajmniej dla Was. Dla mnie piątkowy wieczór i 3 godziny do pierwszego meczu półfinałowego pomiędzy SKT a Rock Tigers. I tak słowem wstępu chciałbym powiedzieć, że stawiam na SKT. Drugą rzeczą to oczywiście dziękuję za wbicie tych wszystkich łapek pod poprzednim filmikiem. I oczywiście podbijamy troszeczkę stawkę i teraz idziemy do. 200 łapek, przy których będzie oczywiście kolejny opening skrzynek. Ale jeszcze zanim do tego dojdę, to właśnie zostały udostępnione te karty, i jestem ciekaw, co mi się tutaj trafi. Ok, Heimerem sobie pogrywam, więc czemu by nie? Ostatnio w ogóle troszeczkę rzadziej się pojawiają a, odcinki z Lola, i po prostu napiszcie w komentarzu, czy może chcielibyście trochę więcej. I Jak generalnie moglibyśmy to rozegrać? Okej, okay, Queen też ostatnio zacząłem ją sobie pogrywać, więc fajnie byłoby mieć jakiś skin, bo oczywiście żadnego nie mam. Później mamy do Gina, ok. Też jeden z ciekawszych dla mnie czempionów. Do Pantheona mam jeden skin, więc raczej nie byłbym tym zainteresowany, ale to gdzieś może sobie tam. Przy okazji sprawdzę, Gragas'a ostatnio odblokowałem jeden skin mam tego płetwonurka, czy jakoś tak. Ale dopiero się nim troszkę uczyłem, więc szału tutaj żadnego, można powiedzieć, nie mam. No i ostatni Nunu, którym w ogóle nie gram, więc to bym sobie raczej odpuścił, okej. Okay. Akcesoria oczywiście. Trzeba kupić skrzyneczki. Konto doładowane, więc czemu miałbym zwlekać? Okej, okay, zostanie 200. Czy mogę coś za to kupić? W sumie miałbym e, klucz. Okej, okay. odblokuję dwie takie skrzyneczki, bo z tego co właśnie pamiętam, to miałem dwa klucze w zapasie, więc tym razem będzie Opening 24 skrzynek. Troszeczkę się tutaj pozmieniało od ostatniego razu z tego względu, że a kilku bohaterów, między innymi, właśnie gra Gasa sobie odblokowałem. Tam jeszcze nie pamiętam kogo, chyba Queen tutaj jeszcze miałem i też ją oczywiście sobie odblokowałem, ale dobra, bez zbędnego gadania. Przypominamy 200 łapek pod tym filmem i będzie oczywiście kolejny. A co nam da pierwsza skrzynka? No, Jana, w ogóle nie gram, więc raczej mnie ta postać nie kręci. Klejnoty. Okej, okay. nie ma co tutaj za bardzo przedłużać, więc po prostu. Okej, okay. Syndra, szczerze powiedziawszy, też nią nie grałem, więc ciężko mi tutaj cokolwiek na ten temat powiedzieć. Urgot. Pamiętam, że chyba grałem nim raz albo dwa razy, jak był dostępny. No i generalnie to nie jest postać, która gdzieś tam często jest widywana. Nie oszukujmy się. Okej, okay, Trenda. Kiedyś kilkanaście gierek nim zagrałem, więc raczej ta postać jakoś mocno by mnie nie interesowała, więc po prostu pewnie będę ją gdzieś tam miał na składzie. Ale też, wracając tutaj do tego, co mam, oczywiście mam też Heimera. Tylko właśnie nie mam tokenów do odblokowania. A, mniejsza z tym. Jeszcze 20 skrzynek. Więc po prostu nie ma co przedłużać. Okej, okay, Tristana. Nad Tristaną generalnie się zastanawiałem, żeby sobie może ją troszeczkę. Pograć, więc czemu by nie? A z tego co kojarzę, to czy ja jej czasami nie miałem tutaj, właśnie jest i Tristana, więc miałbym od razu ze skinem. Zobaczymy. Trochę mało tych esencji jest, więc ciężko powiedzieć, co tutaj mógłbym zrobić później. Okej, okay, Ez Ezrael. No, na ID Carry... Na niższych poziomach jakoś tam mi szło. Jak już zaczęli być troszeczkę lepsi przeciwnicy, to oczywiście troszeczkę słabiej to wychodziło, więc raczej Izraelem nie byłbym zainteresowany. Katarina. A chyba gdzieś do niej tutaj jest skin, więc może. To wie, można by pokombinować coś z nią, ale to gdzieś tam dopiero będę pod sam koniec się nad tym zastanawiał. Zyra Zaira. różnie słyszałem, jak to wymawiane jest. Ostatnio zastanawiałem się generalnie, żeby troszkę trochę, kurde, troszkę trochę majnować saporta i zastanawiam się właśnie nad tą zerą, czy może nie podciągnąć właśnie jej pod tego saporta. I troszkę potestować. Oczywiście najczęściej lubię grać tam sobie z soną, gdzie oczywiście walenie w klawiaturę to jest sposób na grę. Ale kto wie, może tą Zairę? Zaire? Nieważne. 16 skrzynek zostało. Lisandra. No, nie za bardzo jestem z tego zadowolony. Ponieważ po prostu ją nie gram. Czemu mnie wypadają mi skiny postaci, do których już mam czempiona? Uuu, Epicki. No, i to chyba jeden z tych nowych, z tego co kojarzę. Jakoś tak mocno nie śledzę też tej. E, całej sceny. Lola. Jak zwał, tak zwał. Ale Epicki. To właśnie mi się wydaje, że on jakoś niedawno wyszedł, więc. Kto wie. Chociaż bohatera też nie mam, więc... Więc tutaj należałoby troszeczkę pomyśleć nad tym. Ale wygląda ciekawie. Chociaż ostatnio... Yy, miałem jakiś mecz, gdzie właśnie mieliśmy trzy... Yy, trzy postacie właśnie z tego Arcade. I po tym ekranie ładowania gość później napisał, że fapał do tych postaci. Jakiś dziwny. Draven, no tym to w ogóle nie gram. Raz może zagrałem. Także gość co do tej arcade tych wszystkich postaci jakiś napaleniec. Tarik, no Tarikiem grałem raz i to na Aramie, oczywiście wylosowało mi go, więc jakoś mnie do siebie. Nie przekonał, więc ewentualnie miałbym go gdzieś tam na rozmianę. Leblanka się też, też mocno zmienia. Wiele osób mówi, że troszeczkę na gorsze. Tresz Całkiem ładny. Chyba najciekawszy skin do tego, oczywiście jest też ten Gwiezdny, czy jaką tam. Ale ten mi się bardziej troszeczkę podoba. No i oczywiście Saport. A jak wiadomo, z supportami... chociaż może nie wiadomo. Who knows. Ale generalnie na supportach jakoś gra mi się najciekawiej. Okej, okay, całkiem ciekawe. Coś jeszcze? Właśnie, a czy tutaj... O, tutaj nie. Ale jak kupowałem te skrzynki. Tak, wiem. Właśnie, chciałbym to jeszcze zobaczyć. No, otwieraj się. A, dobra. To te mistrzostki posiadane. Okej, okay, to automatycznie po prostu dodaje mi ten. Dostawiam myślałem, że on gdzieś tutaj się pokaże. A jednak od razu się pokazuje w to temach. Okej. Okay. Może być. Zawsze to jakieś urozmaicenie. Udyra już mam na tym koncie. Więc na pewno będzie do rozmiany. Też nie chcę tutaj jakby robić tych wszystkich rerollów czy wymiany. Tak po prostu. Albo po prostu nie chcę mieć tu jakichś przypadkowych postaci, które tylko mogłyby mi zaśmiecać. Czasami lubię sobie wejść na. A Rama, oczywiście, losowanie postaci, którą nie gram. Oczywiście wiem, że może tam mi wypaść jedna z tych chyba siedmiu, które są dostępne danego tygodnia. Ale mimo wszystko nie chcę robić za dużego śmietnika. Co do Olafa, dużo dżungli, więc. Może w przyszłości. Kto wie, Osiem skrzynek. okej, okay, no zobaczmy. Może coś jeszcze ciekawego, bo na razie poza Ari. Okej, okay. Jax. Jaxa tutaj nie mam z tego, co kojarzę. Tak, ale też jakby nim nie gram. No i trochę bida. Poza Ari to nic. Nic ciekawego. Jace. O. Teraz na mistrzostwach dużą różnicę robi na topie. Ale jakoś. Nie przekonuje mnie. Okej, okay, 6 skrzynek. Co tu jeszcze będzie. Popi. Też to oczywiście często widywana na topie. I robiona troszkę chyba pod tanka, jeśli tam pamiętam. Też jakby nie śledzę wszystkiego, bo oczywiście wiadomo, że to jest o. Przeważnie gdzieś się zaczynają. Fuck. Czemu drugi raz? Mistrzostwa zaczynają się w granicach, nie wiem, 20 minut po północy. Tam studio od, od północy się zaczyna. Więc w tygodniu, no nie zawsze można obejrzeć. Ale Urgot, Tarik, Udyr, Jana. Tego też w ogóle miałem, więc drugi raz. Mega słabo. Ezrael No tego też tutaj mam więc biednie biednie wszystko powymieniam, bo mówię no nie chcę robić sobie tutaj jakieś wymiany na przypadkowych bohaterów po prostu to mi zrobi O jeszcze ten dostałem a czy ciekawe, ten mi się bardziej podoba Zwiadowczego drona. Dobra, dwie skrzynki. Wypadnie coś ciekawego. Proszę. Skarner. Nigdy nie grałem. Kiepsko. No i ostatnia. A też właśnie. Tutaj jak może pamiętacie, ale Siona też miałem, to tego sobie wziąłem i um, ulepszyłem do trwałej skórki. Siona też sobie zakupiłem. Okej, okay, Malzahar. Ciekawie. Kiedyś nim grywałem, na tym koncie właśnie go nie mam, ale posiadając skórkę mógłbym go gdzieś tam zakupić. Okej, okay. zacznijmy. Na pewno posiadane. A To jest oczywiście jeszcze Uder. Urgota na pewno nie potrzebuje tutaj. Zresztą biednie wypadają. Tristan nie mam. Tego Jace'a Myślę, że jednego można sobie zostawić. Ewentualnie jeszcze mogłem tutaj Alistara na supporta który jest ciekawy, ale chyba wolałbym tą zajrę. Okej, okay. ulepszę to sobie. Może kiedyś się nauczę tym grać. Okej, okay. a co tutaj? Tutaj tak naprawdę nie wypadło mi nic, co bym chciał. I na pewno nic do czego Miałbym. Ewentualnie tego Izraela. Ale to nim nie gram, więc troszkę bez sensu. Czy może tą Tristanę? Bo Tristany gdzieś tutaj była. Była i się zmyła. A jest. Tristana piratka. okej, okay, zróbmy tak. A ulepsz. I tutaj i ulepsz. No i ładnie. Okej, okay. Trundle niepotrzebny, na no, którym ostatnio grałem raz. I tyle. I Sander nie potrzebuje, Katarzyny nie, Draven nie, ani nie. Ta Ari, ciekawa, ale ta Ari nie gram, więc na razie ją po prostu tutaj zostawię. Hazix też nie, Lulu, Z zostaje, Waj nie, Izrael mógłbym gdzieś go tam ulepszyć, TPA Mundo nie, Velkos, Trenda nie, Jax nie, Nonu nie, chociaż Nonu mamy tu legendarne, Syndra nie, Draven nie, Kartus, Kartus tutaj był, więc ewentualnie może kiedyś. Mistrzowski trash. E, ten mi się bardziej podoba. TPA nunu. Ok, czy może chciałbym. Właśnie, co ja mogę z tym zrobić? Coś mogę z tym? No mogę. A, czemu by nie? I tak właściwie na nic mi się to nie przyda. Trochę widnie, że tego nie mogę. Nie mam dwóch tokenów. Ja Demet To jest problem. A chciałbym. Okej okay, moi drodzy to byłoby chyba na tyle. SKT z Roxem za 2,5 godziny. Przypominam, 200 łapek pod tym filmem i oczywiście będzie kolejny opening. No i cóż, wypadałoby się tylko pożegnać i trzymać kciuki za SKT. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. A i właśnie, i przy okazji napiszcie, czy chcecie po prostu jakieś odcinki z LOLa. W sensie gry. Tak by the way. Okej, okay, pa pa.